Przygnębiające informacje obiegły Polskę, wielu pogrążając w głębokiej rozpaczy. Na dobre odszedł od nas wspaniały człowiek, Bolesław Janisz. Nikt nie mógł przewidzieć, że stanie się to tak szybko. Najgorsze informacje obiegły wszystkie media w kraju. Wszyscy, którzy doskonale znali Bolesława Błażeja Janisza, nadal nie potrafią uwierzyć, że już go z nami nie ma. Pojawiły się pierwsze doniesienia w sprawie planowanego pochówku. Wyjątkowo smutne informacje. Nie żyje Bolesław Janisz. Na facebookowej stronie Rusinów w obiektywie opublikowano dramatyczny wpis z pamiątkowym, czarno-białym zdjęciem księdza Bolesława Błażeja Janisza. Duchowny zmarł 27 września w wieku 81 lat. Do wiernych nadal nie dociera, że już go nie zobaczą. Był niesamowitym człowiekiem, pełnym empatii i chęci do niesienia pomocy innym. Jak możemy się dowiedzieć, urodził się 3 lutego 1939 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1963 roku w Sandomierzu. Później pracował jako wikariusz w parafiach Klimontów, Białobrzegi Radomskie, Staszów, Skarżysko-Kamienna, parafia NSJ, Żarnów, Janowiec i Koprzywnica. Z kolei jako proboszcz w latach 1982–1913 duszpasterzował w parafii PW. EŚW. Apostołów Piotra i Pawła w Rusinowie. Obecnie był już na emeryturze. W kościele parafialnym w poniedziałek i wtorek o godzinie 18:30 będziemy modlić się za duszę zmarłego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 30 września o godzinie 13:00 w parafii EŚW. Apostołów Piotra i Pawła w Rusinowie. Po mszy EŚW. Na miejscowym cmentarzu zostanie pochowane ciało, czytamy we wpisie opublikowanym przez Rusinów w obiektywie na Facebooku. Na ten moment nie jest znana przyczyna śmierci, jednak niewykluczone, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Parafianie i internauci, do których dotarła ta przygnębiająca wiadomość, są poruszeni. Licznie przesyłają kondolencje w stronę bliskich duchownego. Źródło: Facebook.